I witajcie wszyscy w kolejnym odcinku, z tej strony Robin Skateboard i witam was w Gothiku 2 Noc Kruka, który dziwnie klatkuje już na samym starcie. Miejmy nadzieję, że to się zaraz unormuje. No to co, już możemy wyjść z tej wyspy, nie mam umiejętności otwierania zamków, więc raczej tu nie zadziałam zbyt wiele. Może uda się nam przejść jakąś tą górą? Chyba wątpię. Niestety coś klatkuje. Niedobrze, bo nie chciałbym przerywać nagrywania, gdyż zacząłem. Mam nadzieję, że za niedługo przejdzie to klatkowanie. Nie, no jest 30 FPS-ów, powinno być ok. Dobra, wypływam z tej wyspy, bo nie ma tutaj co robić praktycznie już. Spróbujemy ją opłynąć tym razem już z lewej strony. I zobaczymy, może tutaj jeszcze coś się uda znaleźć. Jak widzicie, o, to może się uda wyjść nawet, to będziemy szybciej mogli się... a nie, dobra, już olać. No, popłyniemy kawałek. Jak widzicie, tutaj taki jest fajny łuk. No i tam dalej widać w oddali statek paladynów. Więc jesteśmy praktycznie w porcie. Fajnie jakby górą się udało nam jakoś przejść, no ale już płyńmy z powrotem do portu. I tak, no to co w tym odcinku porobić musimy? Musimy się udać do Górniczej Doliny już, tylko że w Górniczej Dolinie z naszymi aktualnymi umiejętnościami może być ciężko. Przydałaby się chociaż kula ognia zwyczajna w postaci runy. A ile mamy punktów nauki? 15. To nie wiem, czy dostarczy na drugi krąg i na naukę zrobienia, żeby dało się zrobić kulę ognia. No, przestań gra klatkować, 20 FPS-ów, coś mało. Trzeba coś pomyśleć. Może się udamy do zakonu po prostu magów, ognia i tam coś wymyślimy. A tutaj jeszcze będzie chatka rybacka, takiego pewnego rybaka właśnie. A tutaj, no kurczę, gro, przestań tak dziwnie. O, jak w dół patrzę, jest 30 FPS-ów, więc możemy pooglądać dno aktualnie sobie. W ogóle fajnie przezroczysta woda. I tutaj na brzegiem, jak widzicie, stoi sobie jakiś koleś. I do niego zagadamy, bo on chyba będzie miał jakieś tam zadanie. Albo będzie miał jakieś informacje ważne dla nas. Zobaczymy. Są rybki na pewno i muszelki jakieś. Otwierana muszla. No, tylko bezi. No co ty robisz? Jeja, no nie może wejść na tą. Na górę. Dawaj, bezi. Co on robi, no? Przecież tutaj wypłynąć normalnie byś mógł. No idź. Wow, gratuluję ci. Jaki mistrz. Dobra, tutaj stoi Farim. Farim jest rybakiem. Sami zobaczycie. Kim on dokładnie jest? Jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? No, nie oceniaj mnie zbyt pochopnie. Po prostu jestem w podłym nastroju. Kłopoty ze strażą, rozumiesz? No wszystko jest na kłopoty ze strażą. Kłopoty ze strażą? Ci dranie regularnie mnie nachodzą i zabierają, co im się żywnie podoba. O. W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. Niedobrze. Rozmawiałeś o tym z paladynami? Żartujesz chyba. A co ich obchodzi, że taki chudopachołek jak ja ma problemy ze strażą? No, myślę, że coś tam zawsze było skórać. Może ja bym mógł ci jakoś pomóc. Może będę mógł ci jakoś pomóc. Bo ja wiem. Musiałbyś znać kogoś w straży, kto ma dojście do paladynów. Sami paladyni raczej nie kupią ode mnie ryb. Zobaczę, co da się zrobić. Jestem magiem w końcu, no nie? Okej, możesz mi coś powiedzieć o zaginionych... Jak tam ryby biorą? Później się spytamy. Możesz mi coś powiedzieć o zaginionych ludziach? Mój kumpel William zadawał się ostatnio z podejrzanymi typkami. I do czego to doprowadziło? Oj, 7 FPS-ów. Nie przyszedł do pracy i od tego czasu nikt go już nie widział. O, nie, no, nie jest dobrze. William też zginął. William też zaginął? Zgadza się. Zginął, zaginął. Był zwykłym rybakiem, choć nie da się ukryć, że czasami zdrowo mu odbijało. No to jak każdemu chyba. Nie powinien był się bratać z tymi obwiesiami. No, też. Okej, a kiedy widziałeś go po raz ostatni? Kiedy widziałeś go po raz ostatni? Nie dalej jak kilka dni temu. To niedawno zginął w sumie. Zaginął, ojeja. Może po prostu wypłynął na połów, co robił? Jestem pewien, że prędzej czy później wróci do domu. Jestem pewien, że prędzej czy później wróci do domu. Nie sądzę. Zbyt długo już go nie ma. Oj. Boję się, że któregoś dnia może wyrzuci na brzeg jego ciało. Co masz na myśli? Co masz na myśli? Nie wiem, kim są, ani czego szukają w Korinis. Wiem tylko, gdzie się spotykali z Williamem. O, to może być przydatna informacja. Widziałem go tam tylko raz i to przypadkiem podczas łowienia ryb. A gdzie to było? Gdzie się spotykali? Gdzie się spotykali? Po przeciwnej stronie przystani na północy leży mała zatoka. Można się tam dostać wpław lub łódką. No to byliśmy tam. W zatoce znajduje się plaża.
Tam Skip siedział. Widziałem tych przemytników. No. No to okej. Chyba usłyszałem wystarczająco. Okej, jak tam ryby biorą? I jak tam ryby biorą? Co za pytanie. Bywało lepiej. Jest jak jest. Za mało by żyć, za dużo by umrzeć. O matko, straszne. Dobra. William dał nam informację, którą w sumie już wykorzystaliśmy. I 11 FPS-ów w ogóle jaki... Czemu się tak tnie? Gro, przestań. Wiem, że Gothic na Windows 7 uruchomiony w 30 FPS-ach to jest już wyzwanie naprawdę. No ale bez przesady. Nie tak drastycznie. Okej, my obgrabimy go, bo on i tak nie wiem dlaczego, ale sobie nic z tego nie będzie robił. Mamy patelnię, którą fajnie by było użyć. Chociaż nie wiem, czy... Nie, tylko jedno mięsko, no dobra. No i co teraz? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w porcie, jesteśmy przy Palladynach. Jak widzicie sami, tutaj na górze są. Nawet wejdę tam na górę. Hec, tu stoi sobie taki koleś. Rycerz. I tutaj stoi rycerz. I tu rycerz. Ci rycerze tak sobie stoją. Hej, ty! O, Marcin. Nie masz tu czego szukać. Mogą tu wchodzić tylko paladyni i straż miejska. O, ale fajnie jakby mu się udało pocisnąć. Szukasz człowieka, który sprzedaje broń bandytom? Szukasz człowieka, który sprzedaje broń bandytom? A kto tak mówi? Watras. O, co wiesz na ten temat? Niezbyt dużo, ale mogę dowiedzieć się więcej. Widzę, do czego zmierzasz. Mhm. Co wiesz na temat tego handlarza bronią? Dobra, słuchaj. Wiemy, że musi za tym stać wpływowy obywatel Górnego Miasta. Wow. Opowiadają nawet, że część broni pochodzi ze zbrojowni straży. Ale nie wiemy dokładnie, kto pociąga za sznurki. Jeśli masz dość odwagi, by poradzić sobie z grupą co najmniej 5 bandytów, to może uda ci się czegoś dowiedzieć. Okej. O co chodzi z tymi bandytami? O co chodzi z tymi bandytami? Wiemy, że zablokowali drogi pomiędzy farmami i miastem. Wiem też, że w ciągu kilku ostatnich dni otrzymali dostawę broni. Może wśród samych bandytów znajdziemy jakieś wskazówki, które pomogą nam zdemaskować tego handlarza bronią. Okej. Co to za miejsce? Co to za miejsce? A, to chodzi o to miejsce. Jesteś w magazynie królewskich paladynów. No właśnie, magazyn to jest swoisty. Nie możesz mi sprzedać czegoś z rzeczy paladynów? Nie, skrzynie wciąż tu są? Jeśli chodzi o handlarza bronią? Jeśli przypomnij, o co chodzi? Musisz się dowiedzieć... A, dobra, to już wiemy, okej. Więc tak, lecimy już stąd. No gro, przestań! Więcej FPS-ów poproszę. Czemu jest tak mało? No 19, okej, ale to i tak za mało trochę, jak do nagrywania. Widzicie, wszędzie tutaj stoją jacyś paladyni, rycerze i w ogóle wszyscy inni. No oni powinni nazywać się paladyni, bo noszą zbroję paladynów, a nie rycerzy, bynajmniej. O Boże, zaraz się wścieknę. Ile to może trwać? No już, gra, hyc, nawet hycać zaczynam, no ruszać. Jezu, co to było? O nie, no nie wiedziałem, że tak będzie. Nieważne, co zamierzasz. Zdążysz zrobić to później. Okej. Okay. Stoisz przed klejnotem Corinis, czerwoną latarnią. To najcudowniejszy zamtus w całej Myrtanie, drodiaska. Zawijają tu żeglarze z najdalszych krańców świata, tylko po to, żeby spędzić kilka nocy pod czerwoną latarnią. No ładnie, ładnie. A teraz ty masz okazję, nie, zaszczyt spędzić noc z najbardziej miętnym kwiatem stworzonym przez bogów. Tak jest. Ach, no widzicie, Borka nas zachęca, żebyśmy weszli do Zamtuzu. Czyli po prostu domu uciekł swoistego. No nie chce mi się teraz tego robić. Znaczy nie będziemy teraz, bo nie mamy za bardzo czasu, ponieważ musimy się udać do klasztoru. No w sumie, żeby mag w takich miejscach się pojawiał, to tak niezbyt wypada, nie? Dobra, coś kurde mi klatkuje. Nie wiem, pewnie będzie lipnie to trochę wyglądać, no ale cóż. Nie wiem dlaczego, możliwe, że coś tam system znowuż sobie aktualizuje, albo skanuje mi antywirus, albo nie wiem, coś się robi. Dobra, więc co, ruszajmy w stronę klasztoru, chociaż może zróbmy zapasy sobie tutaj na jeszcze na straganie. Ile mamy kasy? 541. Dobrze, nie jest źle. Może tutaj zakupimy sobie jakieś małe co nieco od Zulisa chociażby, bo on na pewno ma coś fajnego. Zulis, co tam masz w ekwipunku 8? Pokaż no towary. Pokaż mi swoje... Pokaż towary. Ma dużo mikstur many i dużo życia. Ma eliksir siły i parę zwojów. Cóż to jest? Obrona przed magią. Nie. Więc tak, kupimy sobie na pewno many trochę, miksturek. No dobra, nie będzie. Na życie mamy dość dużo, więc jest ok. Przydałby się jakiś skill ofensywny. Mała ognista burza.
Zniszczenie ożywieńca, lodowa... Ma tą? Fala lodu, bryła lodu. O! Może się przydać? A, 100 aż kosztuje, kurde, drogie. Drogie, wszystko drogie. Niestety, no. Biorę jeszcze parę podjadę na manę i będzie okej. Okay. Idziemy dalej. Ty miałeś, Baltran, coś miałeś? Chwila, zapiszemy się, bo nie wiem, czy z Baltranem teraz nie będę mógł pogadać sobie na temat Skipa, czyli pirata, który siedział tam na plaży. Pamiętacie na pewno sami bardzo dobrze. Zobaczymy, bo może on będzie coś mógł nam tutaj powiedzieć w tej sprawie. Baltran, witaj. Handlujesz z piratami? Handlujesz z piratami? Co? Kto tak mówi? Jeden z nich. Chyba czeka na ciebie w swojej zatoczce. A co miałem zrobić? Czasy są ciężkie. Jakoś trzeba zarobić na chleb. Och ty. Nie boisz się schwytania na gorącym uczynku? Myślałeś o konsekwencjach? Nie wiem, co wybrać. Boisz się schwytania na gorącym uczynku? To możliwe. W końcu tobie udało się o tym dowiedzieć. Ale nikomu nie powiesz, prawda? No nie powiemy, nie powiemy. Co wiesz o piratach? Zamieszkują ukrytą część wyspy. O ile mi wiadomo, można tam dotrzeć jedynie statkiem. No, nie tylko, na szczęście. Mieszkańcy Korinis obawiają się piratów i słusznie. To banda śmierdzących rzezimieszków. Nieprawda, fajni są. Moim zdaniem i tak piraci są lepsi od bandytów. No raczej, że są. Czym z nimi handlujesz? Z reguły dostarczam im żywność. W zamian otrzymuje najlepszy rum, jaki trafia do Korinis. Nieźle. Mogę ci pomóc w interesach. Mogę ci pomóc w interesach. Niezły pomysł. Ja nie mogę na razie opuszczać Korinis. Weź tę paczkę i powiedz Skipowi, żeby tym razem nie żałował rumu. No widzicie, dostaliśmy paczkę. Trzech butli. Dla Skipa. Nieźle, tylko tyle chciałem mówić. No i jak widzicie, mamy paczuszkę, którą możemy zanieść. To jest quest do zmienia amulet życia. Trafię 40 aż, ale 400 zł, nie mamy aż tyle. Jedzonko ma, nie potrzebujemy jedzonka, w sumie mamy dużo różnych rzeczy. Myślę, czy jeszcze coś możemy kupić na tym straganie. Czy mamy dość strzał, chociaż trochę, żeby się wybronić ewentualnie? 33. Dobra, sprzedam złomu kantara i tyle. Pokaż, co nasze sprzedaż, wybierz sobie. No, okej. Okay. Więc tak, sprzedajemy na pewno. Co możemy sprzedać? Gotowski topór. Raczej sprzedam, bo siłę nie widzę. Długi miecz, siła. Wilczyk ją zostawiam. To sprzedamy. Kiepski tasak. Sprzedamy, za dużo waży. Dobra, miecz ten zostawimy. Pałka z kolcami. Pałkę sprzedajemy. Zostawiamy miecze wszystkie. Pikę bojową już mamy jedną. Kilo zostawiamy oczywiście. Można wilki zostawimy, maczukę zostawimy. 36 tych pał w ogóle. What the fuck, strzał, jeden łuk możemy sprzedać, bełciki sprzedamy. Tutaj jedzenie może się nam przydać. Tutaj patrzę, co jeszcze, nieprawda, nie gadam za dużo, a te babki znów nas tu gdzieś gadają. Dobra, tam mam, widzę, że dużo kluczy i innych rzeczy i perełek. Otwórzmy sobie te muszle, zobaczymy. Pierwsza muszla, perła, otrzymałeś, super. Druga muszelka, nic tu nie ma. Niestety nic nie było. Znowu druga perła chyba. Chociaż nie wiem. Ostryga. Okej, okay. Jeszcze rogowe muszelki. Siarkę otrzymaliśmy. Okej. Okay. Nic tu nie ma. Nic nie było. Perły otrzymaliśmy. Wow. I siarka. Akwamaryn. Gdzie są nasze perełki? Bra złota. Kwarcyt. A, perły są 3. Wow, patrzcie. 120 jest warta perła każda, więc w sumie całkiem dobry lot. To zostawiamy, ten możemy otworzyć. Bo ten jest Grega, ten za stówkę, więc okej. Okay. Tak patrzę, dużo mamy tego złomu i innych rzeczy, ale w sumie nie ma sensu na razie się z tym bawić. Chwila, może ustawię sobie skille w jakiejś kolejności, 4. Dalej może być, nie wiem, to może być i to, tak. A, lodową bryłę gdzieś mieliśmy, kupowałem, tak, tutaj jest 7. Okej. Okay. Zapasy jako takie zrobione, nie jest źle. Pieniążków też mamy dostatecznie już teraz dużo, bo mam 934, w ogóle przez ten handel przed chwilą strasznie skoczyła nam ilość gotówki. To co, możemy się udać do magów. A nie, miałem się nauczyć otwierania zamków. To był... miałem to zrobić, abym znowu zapomniał, mimo że jestem w mieście. Dobrze, pójdziemy się nauczyć otwierać zamki, ponieważ miałem to zrobić i mi się na pewno przyda ta umiejętność. I przy okazji kupimy trochę wytrychów, skoro mamy pieniążki. Więc udajemy się na miejsce.
A zobaczymy, czy gdzieś tu stoi Valentino. Valentino można zbić do tego questa dla kolesia. O, właśnie! Konstantino, przecież ty jesteś... Hej, ty! Tutaj. Widzę, że wstąpiłeś na służbę do Innosa. Domyślam się, że od tej pory nie będziesz mógł poświęcać zbyt dużo czasu na dostarczanie ziół staremu człowiekowi. Mimo to czuję się zaszczycony, że mogę cię wspierać. Jeżeli pomimo nowych obowiązków znajdziesz czas na zajmowanie... Jesteś tu zawsze mile widziany. A, Hosmit. Chciałeś grzybów? Jakich receptur możesz mnie nauczyć? Jakich? Znam kilka. Musisz wybrać. Eksir siły, esencja manny, esencja lecznicza. Jakbyśmy sobie strzelili esencję. Co to nie jest taki głupi pomysł? A, potrzebuję leczenia, pokaż towary. Co ty masz tam? Hyc! Słyszę mu na głowę. 17 mezurek, 11 rdestów polnych i mam wszystkie nasze te zioła, które mu daliśmy. Właśnie, ja miałem go spróbować zbić. Może zróbmy to teraz. Po cichu. Czekajcie, zobaczymy, czy się uda. Po prostu jestem ciekaw, czy to może wypalić, że dostaniemy z powrotem nasze zioła, jeśli go po prostu sklepiemy, ale tak, żeby... A właśnie, a może uda się nam od razu rzucić niepamięć? Chwila. Ojeja, no, czemu musi się tak lagować gra, no? Gdzie to jest ta niepamięć? Nie, nie jestem, niepamięć chcę, tu jest. Okej. No, już, bo nie, ja będę walczył, dlatego potrzebuję teraz tego. Chociaż, kurde, mam many trochę. Chwila, to zrobimy taki trik. Rechyc, łóżeczko. Przekimamy się, żeby mieć maniorę do rana. Okej. Ten idzie sobie dalej mikstury pichcić. A my musimy się ustawić i go jakoś spróbować załatwić. No, o nie! Szybciej. O, fuck! Na hita! Jeszcze raz, chłopczyku! Na hita! Jej! No bo mi gra tak tnie, że... Bryła lodu. To może być opłacalne, żeby odzyskać moje mikstury. Bryła lodu mogę zmarnować nawet. Tylko cholernie gra klatkuje. Nie wiem, co się dzieje, no. To będzie tak No jeszcze wczytywanie trwa 10 godzin. Jeja. Nie wiem, co się dzieje. Naprawdę. To jest straszne. Chyba za chwilę skończę odcinek, bo w sumie się już trochę nagraliśmy. No kurde, ale jak uda mi się z Konstantina, skończymy odcineczek. Może tak. Bo chcę po prostu zobaczyć, czy się uda go obgrabić. No i wczytywanie coś długo, niestety. Możliwe, że antywirus po prostu skanuje mi komputer i dlatego tak muli. Nie zainstalowałem sobie innego antywirusa. Przed chwilą praktycznie i właśnie skanowanie pewnie przez to, kurde, no nie pomyślałem o tym, że to może tak wyglądać. Okej, czemu nie mogę? A, okej, tap. Gdzie jest bryła lodu? Tu jest bryła lodu, pod siódemką. Dobra, spróbujmy. Może się uda. Chwila, jeszcze go dopakujemy ze skilli. I teraz. No. No jakby mi jeszcze chciał kombo zbyć. Kryta, poproszę, bezi. Ale z takimi lagami nie powiem, że będzie ciężko bić się. Jestem skupiony maksymalnie, bo zaraz zginę pewnie. Nie, nie przestaniemy. Ja jestem tak... No nie! Ja tak blisko! Oho. Nie próbuj tego jeszcze raz, chłopczyku! Czekajcie, może nic czy zabierze nam broń? A to! No ładnie. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. I broń też nam zabierze? Wezmę twoją broń na przechowanie. O nie, o nie. Ej, chwila, ale przez złota nie będziemy mogli mu zabrać. No nie? Złoto jest tak jakby nieprzechowywalne. Ci co? Zero złota? Nie! Przegiął. W tym momencie. Jest jego koniec po prostu. Jak możesz tak bez... Tak po prostu maga wbić? Ty dziadu! Jeszcze z naszej broni będziesz chciał nas bić? No, walcz! Nie, po prostu z 5 FPS-ami nie powiem, że się ciężko walczy. Jakie kombosy w ogóle? Co tu się dzieje, no? Ale tam, tam
O, to dziad. No nie! Nie, 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 zaraz chyba mnie coś strzeli, po prostu. Czemu nie mogę go zabić? Czemu jest taki mocny, no? Przecież to Konstantino, to zwyczajny koleś od mikstur. Powinniśmy go zdmuchnąć tą bryłą lodu, dosłownie. Jeja, a on się trzyma i po prostu go teraz zabił. No i jeszcze to, że mam 10 FPS-ów podczas walki, to jest świetne, naprawdę. Po prostu mega. Nic tylko po prostu się powiesić. Nie no, po prostu komputer. Co z tego, że mam 4 rdzenie? Te 4 rdzenie to jak działałem jak jakiś jeden chamsko. Okej, bryła lodu i spróbujemy go zastrzelić. Masz? Może z łuku będzie lepiej. Podejdę na maksymalną odległość. No tak! 6 FP... No co jest? No już się totalnie gra zcięła, no. Jakiś akces zwolenny czy jak? Dobra, moi drodzy, ja zakończę ten odcinek chyba. Konstantino zleje najwyżej w następnym, bo widzę, że teraz to już w ogóle cały komputer mi się zciął. Mam nadzieję, że to się jakoś odlaguje. Kurde, no, niesamowite jest. Jezu, jak może się tak ciąć komputer, no. Dobra, postaram się, nie wiem, dograć może czy coś później jeszcze. To na razie i cześć, mówi Rubin Skateboard.